Na drogi złe dni zwyczajne i na najwyższe z drogów. Dostaliśmy w dłonie balladę i pachnie jak owoc głogu. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo pobił? Jestem współautorem z kolegą Andrzejem Wróblewskim, który niestety nie mógł przyjechać na otwarcie uroczystej wystawy ze względu na swoją chorobę, ale był duchem, miałem włączoną komórkę i wszystko słyszał. No i oczywiście obejrzy nagrania dzięki Sokółce TV z tej uroczystości. Pomysł narodził się wspólnie z Kasią z biblioteki, ponieważ w tamtym roku miałem wystawę Cztery pory roku i ustaliliśmy, że w przyszłym roku, czyli w tym, będzie wystawa pod ogólną nazwą Ocalić od zapomnienia. Ale w tamtym roku poznałem Andrzeja Wróblewskiego i zaproponowałem mu współpracę i na tym pomyśle oparliśmy projekt wystawy. Zdjęcia są wszystkie Sokólszczyzny, z najbliższych okolic, co niektórych zaskakuje, ponieważ codziennie przyjeżdżają i tego nie widzą. Mój świat dzisiaj to też moja przeszłość. To krzyk małego dziecka. Błaganie dorosłego człowieka. Użyczcie moim nogom dróg ojców i dziadów naszych. Nie jestem stąd, jak to mój kolega mówi, jestem drobny warszawiak, co jestem z tego dumny i rzeczywiście jest to moją nie wadą, tylko zaletą. Andrzej Wróblewski jest dla mnie wspaniałym poetą, jest mentalnie podobny do uduchowiony taki ja, w związku z tym bez problemu się rozumiemy i łatwiej nam było współpracować i jego wiersze i jego tematyka no bardzo mi odpowiadała i bez problemu znalazłem się w jego wiersza. Wystawa, sądzę, że tak, jeżeli można, z pół roku minimum, to było pół roku naszej wspólnej pracy, ponieważ Andrzej, ja do jego wierszy robiłem zdjęcia, a on do moich zdjęć tworzył nowe wiersze. Jestem bardzo mile zaskoczony, że taką dużą popularnością przybyli i starosta, i wiceburmistrz Sokółki. Pomogła nam biblioteka, w tym pani dyrektor i Kasia, także Grzesiek Górski, dzięki niemu powstał album i pomógł w tworzeniu z panią Anią, i także zespół Uzależnieni, Lonia Szubza, która napisała słowo wstępne i też dzięki niej dobór zdjęć, wierszy i jak gdyby mentorką była tego całego przedsięwzięcia. Jeszcze chciałem podziękować Halinie, która wspierała mnie duchowo w tej całej, w całym przedsięwzięciu. Kiedy to kochasz błękit poranka, wschodzące słońce zapuka do Boga, prosząc o dobry dzień. Dobry dzień. Kiedy w podzięce schylisz swe czoło, schylisz czoło przed zachodem, noc przytuli cię, przytuli.